bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Przedstawicieli rodziny Kossuth, Kopa, Łodygów. Zapraszam serdecznie. Dziękuję serdecznie. Zapraszam przedstawicieli zespołu szkół w Latowiczu w imieniu całej społeczności. Kwiaty złożył pani sekretarz i pani pedagog. Zapraszam. Zapraszam teraz o przejście na salę gimnastyczną i zapraszam do dalszej części uroczystości. Szanowni Państwo, miejsc jest dużo. Zapraszamy. Niestety, ale aż na Podlaszu, czyli dwa piętra wyżej, utworzyliśmy Izbę Pamięci Księdza Jana Sikory, która jest jak gdyby wspólnotą z galerią pana Dorytowicza. Mamy tą przyjemność posiadać jego rzeźby, jego płaskie rzeźby, a teraz nasza szkoła wzbogaciła się o pamiątki po księdzu Janie Sikorze. Bardzo serdecznie prosilibyśmy teraz Państwa, a mianowicie przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz przedstawicieli rodziny księdza Jana Sikory, siostrę, bratanka, jego żonę i te osoby, które zechcą wejść w tej chwili na górę, żeby otworzyć tą galerię, trzecią wstępę. Natomiast kto z Państwa sobie życzy potem, po obiedzie, po części oficjalnej, będzie na pewno otwarta do zwiedzania. Panią marszałek, proszę bardzo. Pani wojewodo, zapraszamy. Postaram się ją wbić prezydencję, chociaż teraz po przykładzie. Dziękujemy. Poprosimy teraz przedstawicieli rodziny. Pani Marianno, zapraszam. Brawo. Dzięki. Czyli honor, pani Krysiu. Proszę bardzo, zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Thank you.
samym utworem Leśnego Wendy autorstwa naszego nauczyciela pana Jerzego Zawadki, wykonawców chóru i zespołu. Zazwyczaj, kiedy przygotowywaliśmy nasze rocznice, wiele się tu działo. Zdarzyły bardzo pewnie pamiętamy bogatą dekorację, scenografię, ucharakteryzowanych aktorów. Dzisiaj chcemy zaproponować bardzo prostą formę, bo doszliśmy do założenia, że trudne treści chyba łatwiej pokazać w prostej formie. Zaśpiewamy najpopularniejsze piosenki, powiemy kilka prostych wierszy, bądźcie z nami. Stąd te śpiewniki w waszych rękach, tam są po kolei pieśni. Zapraszamy, bo sami nie damy rady. Myślę, że ta chwila zostanie. Kwiaty zmienną długo, znicze zgasną, a ona będzie żyła w nas. Zapraszam. Jest zielony w lecie, zimą śnieżno-biały. Słychać było szczęk karabinowych zamków i magazynków zakładanych do stego. Dziś do ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocny rok. Nie wyglądaj za mną oknem, nie utonie późno wzrok. Po cóż ci, kochanie, wiedzieć, że to razu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Zatrzymywali się i nasłuchując, rozglądali się dookoła. Szczęk trzonów zamkowych w stenach zwrócił uwagę stojącego żandarma, który odwrócił się w naszą stronę i po chwili zaczął wycofywać się tyłem w stronę drzwi wejściowych. Zdawaliśmy sobie sprawę, że bez granatu, trotylu lub innego materiału wybuchowego nie dostaniemy się do budynku. Żandarmi skutecznie kontrolowali ten kierunek, mając ustawiony karabin maszynowy za workami ze zbożem na końcu korytarza. Mogliśmy położyć się tylko wzdłuż ściany, narażeni w każdej chwili na nową wiązkę granatów. Zdawaliśmy sobie sprawę, że sytuacja staje się beznadziejna, ponieważ trwało to ponad godzinę
i żandarmi mają już zdecydowaną przewagę ogniową. Miałeś tylko karabin, przy pasie granaty, 6 ładownic nabojów i bagnet na broni. Punkrami twymi były tylko chłopskie chaty. Nie miałeś takich fortec, jakie mieli oni. Nie miałeś setek armat, tanków, samolotów. Na czoł przypiął granatę z butelką benzyny. Nie w okopach z betonu, a wśród wiejskich płotów wieniec sławy wplatałeś nowe wielkie czyny. Możesz miał mężne serce, wiarę, słuszność sprawy, za którą walczyć szedłeś na swych ziemkach ręce, dla których bój poszedłeś, zażarty i krwawy, w tym prochu, łoskot strzału, ognia błyskawice, przed atakami czołgów, a za schron lotniczy, miałeś polski piechurze, tylko drzewko rony. Powstrzymaj nas w pogoni.
to, że wszyscy profecji wychowaliśmy się prawdopodobnie na tych pieśniach i piosenkach żołnierskich. Kiedyś uczyliśmy się w szkole, teraz staramy się kultywować tę tradycję. Drodzy Państwo, myślę, że Latowicz to taka szczególna miejscowość, bo pani dyrektor mówiła w kościele pięknie o szkole, która powstała 230 lat temu, a więc pewnie najstarsza szkoła na tym terenie. Właśnie, proszę Państwa, swoją tradycją sięga jeszcze głębiej. A więc, drodzy Państwo, wspaniała ludność, bardzo patriotyczna, bardzo świadoma swojej tożsamości, swojej kultury, swojej tradycji, swojego dziedzictwa. To pozostało do dnia dzisiejszego. Bo tak jak powiedziałam, jest niedzielne popołudnie, a ta sala jest wypełniona po brzegi. I wszyscy w skupieniu słuchamy tej historii, w skupieniu słuchamy tych pieśni. Bo mamy taką wewnętrzną potrzebę. I nie wiem, czy wiele byłoby takich miejscowości, takich lokalnych społeczności, które tak licznie my w tego typu uroczystościach idziemy popołudnie uczestniczyło. Świecie nasz. Śpiewaliście bardzo piękne pieśni, ale bardzo bym chciała, żeby ten świat, którzy budują w tej chwili dorosły, był dla Was światem, w którym będziecie szczęśliwi i będziecie czuć się Polakami. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Pani dyrektor powiedziała skromna dekoracja. Skromna dekoracja, biało-czerwona flaga, a co Państwo w niej widzą? Łąki, miasta, piękni ludzie. Jak Państwo spojrzą, przyjrzą się. Co tu na tej fladze widać? Co tu więcej potrzeba? Dzieci, przyszłość, znak Polski walczący. Co może być piękniejszego? Już powiedziałem wcześniej, co może być piękniejszego. Pod tym znakiem i dla tego znaku dla Polski młodzi chłopcy, nie tylko młodzi, starsi też, i dziewczęta, i panie, dla tego znaku zostawiali swoje rodziny i szli oddawać swoje życie, zdrowie dla największej miłości, dla Polski. Czy coś może być piękniejszego? Czy coś tu jeszcze potrzeba? Ja obiecuję, że nie będę mówił. Ja tylko jeszcze raz chciałem wszystkim Państwu podziękować, bo rzeczywiście Ela Brady powiedziała na koniec, szczególnie, że jednak goście tak znamienici jak pani marszałek, jak pani Polska, jak pan wojewoda, jak pan wójt, kombatanci, żyjący jeszcze, ci księża, to pokazują, że trzeba tę uroczystość obchodzić. Ale jednak mam powiedzieć niedosyt. Wiecie Państwo, jak ta sala powinna pękać w szwach. Nie tylko ta część, ale tam następna. I chciałbym tego momentu dożyć, kiedy społeczność lokalna cała będzie się chciała w ten sposób wypowiedzieć, tak? Bo to jest problem jednak dotrzeć do wszystkich. My robimy dużo. Tylko jedno, że chciałem powiedzieć. My tylko uczymy patriotyzmu o tej wielkiej ojczyźnie, jaką jest Rzeczypospolita Polska, ale o tej małej. My mamy program zrobiony przez naszego świetnego nauczyciela, doktora Tomasza Zygmunta Gajowniczka. Program, który jest wpleciony jako obowiązkowy przedmiot, zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej, Nauka o Religii. On opracował podręcznik. Czyli nasze dzieci nie muszą szukać w żadnych archiwach dorośli. Mają wszystko podane na tacy. Można naprawdę dogłębnie tą wiedzę naszą w tej małej ojczyźnie poszerzać. Dziękuję wszystkim Państwu za obecność. Pozdrawiam kombatantów. Dziękuję młodzieży szkolnej za przygotowanie tak pięknej uroczystości. Do zobaczenia u nas za 2 lata. Pan Wójt jest tutaj, a mi powiem za rok, tak? Słychać TV.